Witam i to serdecznie na kanale Jack TV. Słuchajcie, ten nowy telefon ma 5 megapikseli z przodu aparat, więc troszkę takie te filmy, nie wiem jak ze zdjęciami, bo jeszcze tak zbytnio zdjęć nie robiłem. Będę testował zdjęcia. Będę robił zdjęcia i wam pokażę na filmie, ale dopiero jak już wiosna przyjdzie i będzie tak jakoś tam fajnie, żeby można było przejść się i robić jakieś takie zdjęcia. Zobaczymy jak będzie ze zdjęciami, ale zdjęcia robi się nie przednią kamerą, tylko tylnią. Tylnia ma 48 megapikseli. Myślę, że będzie dobrze. No nie wiem. Przedni aparat, słuchajcie, no jedynie do czego używam, to jest do nagrywania. W sumie tamten telefon mam nadal, chociaż mógłbym go używać jako tylko do nagrywania, bo on ma przednią kamerę 20 megapikseli albo jakbyś 48, nie wiem, więcej i trochę lepsze te filmy są. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć, patrzcie, tak jak widzicie, tutaj to ładnie zrobione jest, bo było brzydkie było. Będę po prostu wiosna przyjdzie i będę musiał po komunii, bo słuchajcie, na razie trzeba tutaj ustalić taką kaskę na komunię, przygotować, wiecie, no różnie, no to wiecie jak to jest, komunia to komunia. I prawdę mówiąc, to nie całkiem na wiosnę, tylko już tak wiosną, a prawie lato. No to tak po komunii, to jeszcze przed latem, będę tu już powoli chciał przygotować, żeby tutaj przygotować to wszystko, pięknie, ładnie zrobić. I tak jak już mówiłem, tu w tym miejscu, gdzie stoję, chcę zrobić takie, znaczy no nie mogę tego wam powiedzieć, bo to ma być niespodzianka, ale będzie takie przygotowanie do takiego czegoś, żeby można było nagrywać. Nagrywać i żeby to bardzo fajnie wyglądało. Drugie, jeszcze jedno, no nie mogę za bardzo wam powiedzieć, bo to ma być niespodzianka, więc dlatego tak to wygląda, jak ja mówię, tak dziwnie. No dobra, okej. Słuchajcie, jeszcze jedno. Tak, sufit muszę odświeżyć. Odświeżyć to znaczy nie odświeżyć, a chcę tak zrobić, żeby go chyba troszkę obniżyć i płyty położyć, nie wiem, bo jest brzydki, jest straszny i ten, i nie podoba mi się. Drugie, na pewno będę musiał na dach wejść i zakupić specjalny taki ten lepik, ale taki już taki, no będzie to kosztowało ponad stówę. Bo na pewno taki 10-litrowy, nie, 20-litrową ten i obsmarować wszystko, bo w sumie papa, która jest położona, jeszcze nie ma 5 lat ani na moim, ani na tym drugim, także jedynie dobry taki specjalny specyfik, który polepi ten, bo niestety trochę mi tutaj cieknie po jednej stronie. Dlatego będę musiał najpierw to zrobić, potem żeby, znaczy obniżyć. To nie chodzi o obniżenie całkiem, tylko
stelaż i żeby płyty położyć, żeby to wyrównać, żeby to tak ładnie wyglądało. No i w sumie ściany i te drzwi chcę oblepić, słuchajcie, no oblepić, no bo to się raczej klei na silikon czy na co tam, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Taką specjalną pianką dźwiękoszczelną. Wiecie dlaczego? Dlatego, żebym mógł tutaj trochę głośniej puścić muzykę, żeby było trochę głośniej, a żeby to nie wychodziło na zewnątrz, ten dźwięk, żeby to wszystko było po pierwsze stłumione, żeby wszystko zbierało ta pianka specjalna, taka dźwiękoszczelna. Wiecie, te takie czarne, takie wypukłe, takie pianki chcę kupić i to porobić, żeby właśnie wygłuszyć pomieszczenie, żeby było tak, że mógł tu robić normalne nagrania i żeby nie było, że ktoś tam będzie kurwa napierdalał nagle samochód jakiś, bo czasami tak mamy, jak tu czasami tak mamy, jak nagrywam. Więc coś trzeba zrobić z tym. Myślę, że będzie wygłuszenie w jedną i drugą stronę, że nie będzie tego słychać. Zobaczymy. Wszystko nie pójdzie od razu naraz, tylko składuję powoli już wszystko. Co miesiąc coś tam dokupuję. Wiecie, też by było fajnie, jakbyście coś tam wrzucili z kaski, żeby właśnie można było właśnie na coś takiego mieć, żeby można było ulepszyć i żeby można było lepiej z tym wszystkim zasuwać, z tymi nagraniami i żeby takie studio zrobić, takie, wiecie, mini studio, takie coś tam, ale nie będę za bardzo wam szczegółów mówił. Więc ja co miesiąc coś tam dokupuję, coś ten składuję i przygotowuję. Jak będzie już wszystko, to wtedy będę mógł powoli, w jeden dzień wszystkiego się nie zrobi, ale wiecie, już będę wiedział, że mam już na całość, tak? A jeszcze na całość nie mam, to trochę tak ten, dlatego fajnie by było, tak by jeszcze tam coś od was spadło, jakbyście chcieli, żeby urozmaicić, a na pewno by były i lepsze filmiki i lepiej by to wyglądało. Słuchajcie, naprawdę mam duży taki pomysł, fajny, bardzo fajny, ale no, jak się nie ma na raz kasę, żeby wszystko kupić i zrobić, no to niestety trzeba tak po trochu i dopiero zrobić to wszystko, jak już się będzie miało na całość na przykład tego pomieszczenia. No, dopóki nie, ten, no to nie ma takiej opcji, jest jak jest. No. Słuchajcie, no tak to wygląda. Pomysł jest, ale żeby go zrealizować, to troszkę trzeba jeszcze ten. Tak jak słyszycie, no niestety jest echo. Jak już to przygotuję i to wszystko zrobię i będzie to pianką wygłuszającą, dźwiękoszczelną, przygotowane ściany i ten, to powinno być, nie powinno być echa na pewno, powinno być wygłuszone tak fajnie ten, żeby właśnie można było, no niestety, no trzeba jeszcze troszkę, zobaczymy. Ja tak będę planował, żeby to już tak od przed wakacjami albo wakacje, no cholera wie, no jeszcze trochę mi brakuje, no także no trochę to jeszcze potrwa. Zobaczymy jak to będzie, a tylko tyle mogłem wam powiedzieć, a resztę to co jeszcze co innego tutaj będę robił, to tego wam nie powiem, to dopiero zobaczycie na filmikach, jak już będę przygotowywał, będziecie widzieć,
i potem to już będzie, jak będzie się odpalało, to już będziecie wiedzieć, o co mi chodziło i co kombinowałem. Na pewno nie będzie to zły pomysł, będzie to dobry pomysł i myślę, że będzie miało to wzięcie i że będzie fajnie. Także zobaczymy z tym wszystkim. Kurde, to już mój trzeci dzisiaj film, bo jeden z rana, drugi jak jechałem do sklepu, który właśnie tam wpada, albo już wpadł, a ten wpadnie w nocy, także będziecie go sobie oglądać jutro. A jutro rano oczywiście postaram się nagrać taki właśnie vlog poranny z pracy tam przy kawie z rana, jak zawsze, jak to z początku zacząłem robić, także zobaczymy. No i na dzisiaj, słuchajcie, na dzisiaj kończę, na dzisiaj koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pamiętajcie, jutro zaczyna się post. Jutro jest Wielka Środa i trzeba iść do kościoła, bo jest popielec. Do zobaczenia. Jack TV żegna Was i pozdrawiam.